Witajcie. Dziś akwarystycznie. Wiem, wiem, szok i niedowierzanie. Mossart nadal ma zbiornik, którego zbyt często nie pokazuje, bo w końcu nie może was narażać na ciągłe wymioty. To niebezpieczne i prowadzi do odwodnienia. I do tego brzmi idiotycznie. Odwodnił się przez akwarium. 375 litrów nadal egzystuje. Zaglonione w trzy dupy, ale działa. Chyba po dwóch latach udało mi się wyczyścić filtr. Wiem, dla niektórych to żaden wyczyn. Dla mnie był. Potem spływ w wannie się zapchał i doszło czyszczenie. Wymieniłem w filtrze wszystkie wkłady, które były już lekko sflaczałe. Tu nadmienię, że w większości była to wata filtrująca i własnej roboty gąbki. Jeden kosz to oryginalna ceramika. Przypomnę tylko, że ten filtr od nowości nie miał żadnych wkładów, tylko same kosze. No taka chińska niespodzianka. W każdym razie dokonałem niemożliwego, czyli wyczyściłem Chińczyka. Sprawił to widok zbyt dużej liczby sinic na roślinach i szybach, czyli dużo fosforu, mało azotu. No, ale kto ten azot ma produkować, jak tu kilka ryb na krzyż pływa. Chyba muszę uzupełnić obsadę. Piękne glony pokrywają i oplatają wszelkie rośliny, szczególnie te najtwardsze, bo wszystkie miękkie i delikatne zostały załatwione przez karasie. Karasie nie mają litości i likwidują wszystko, co tylko mogą zlikwidować. Dostałem ich cztery sztuki, z czego trzy ładnie wyrosły, a czwarty jest niestety pokrajcowany. Być może ma tak już od małego, a być może stał się taki już u mnie, ale żyje, więc. Nic nie kombinuje. Z jednej strony karasie zrobiły porządki z moimi roślinami, a z drugiej spowodowały, że jakieś ryby tu widać. Bo oprócz nich ryb tu jeszcze trochę jest. Ale przy wielkości i kolorze karasi tych mniejszych po prostu nie widać. Czasem przy karmieniu można je zaobserwować. Utrudnione jest przesadzanie roślin, bo zanim się ukorzenią, sto razy są wyrwane przez karasie. One wyrywają, ja sadzę i ta wojna podjazdowa trwa ciągle. Nie wiem czy nie powiększyć obsady o jeszcze kilka karasi, ale od jakiegoś czasu nie jeżdżę po sklepach ani na giełdę, więc prawdopodobnie poczekam na cud w postaci chęci pozbycia się tych ryb przez jakiegoś akwarystę. Ale może też być tak, że się nie doczekam, więc wytnę sobie ryby z plastiku i na patyczkach umieszczę w akwarium. Może nie urosną, ale też nie zachorują i nie trzeba ich karmić. Tak jak widać na załączonym obrazku, moje akwarium nie wygląda ładnie i powtarzam to z filmu na film, ale i tak są osoby, które chcą je oglądać. To zapewne cierpiący na choroby wzroku, albo ci, którzy chcą porównać swoje wypasione zbiorniki z tym, co ja mam teraz. Dlaczego tak rzadko coś wrzucam? Bo tu naprawdę nie ma o czym mówić. Może zresztą zacznę wrzucać filmy bez lektora. Będzie łatwiej. Tak w ogóle to miałem tu jeszcze od groma tekstu, ale go skasowałem. Dlaczego? Bo po raz kolejny próbowałem coś tłumaczyć. No i tak nie ma to żadnego sensu, więc wywaliłem 100 stron maszynopisu i w związku z tym nie mam już o czym mówić. No ale przecież można po raz enty powtórzyć to samo. Ok. Akwarium jest ogrzewane, choć temperatura w nim jest zawsze taka sama jak w domu, czyli 26 stopni Celsjusza. Lato zima to samo. Filtruje Chińczyk, którego kiedyś kupiłem i o nim film zrobiłem, więc można sobie obejrzeć. Akwarium nie ma pokrywy. Ma ledową belkę oświetleniową, której nie rozumiem do tej pory. Ale działa już wiele lat i żadna dioda nie padła. Do naprawy tego zbiornika powinienem wykorzystać wszystkie rady, których sam udzielałem. Ale zdrowie przede wszystkim. Akwarium na którymś tam planie. Więc jest jak jest i szybko lepiej nie będzie. No ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tą makabrę pokazywać co jakiś czas. <grych> A może coś kiedyś naprawię albo puszczę po tafli łódeczkę? No zobaczymy. Trzymajcie się zdrowo. Tyle wam życzę. Reszta to... I tu miało paść słowo niecenzuralne, ale w ostatniej chwili się opanowałem. Dobranoc.